Boże. Opóźnia nam się projekcja, gdyż troszkę czekamy na naszą tytułową bohaterkę, ale nasza tytułowa bohaterka poszła do kościoła na 6:30, gdyż jest pierwszy piątek miesiąca, a ona leciała prawie całą dobę i jeszcze jej się samolot opóźnił. I tam z nią jest część, powiedzmy, dyrekcji zamieszania tego wydarzenia, którego częścią jest premiera naszego filmu, bo wydarzeniem jest przyjazd Mary Wagner do Polski, ale my zaczniemy ten wieczór. Mary nie oglądała tego filmu i marny miałaby z tego pożytek, oglądając go w wersji polskiej. Dostała płytę w wersji angielskiej, to sobie obejrzy albo do poduszki, albo jutro w ciągu dnia. Więc my tutaj zaczniemy te projekcje, bo Państwo już przyszliście i siedzicie. Przed projekcją chciałbym, żebyście Państwo poznali autorów filmu, twórców, realizatorów, do których i ja się zaliczam, ale film jest rzemiosłem uprawianym kolektywnie. Nigdy się nie robi filmów pojedynkę. No, są jakieś tam wyjątki od reguły, ale my takiego wyjątku nie stanowimy. Ja nazywam się Grzegorz Braun, jestem tego filmu scenarzystą i reżyserem. Nieobecny, bo ciężko chory, jest producent tego filmu, producent wykonawczy Robert Kaczmarek, firma Filmowy Grup. A nad producentem wykonawczym jest producent zleceniodawca i tym producentem jest, proszę Państwa, nie żadna telewizja reżimowa zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, ani żadna inna, żadne ministerstwo, żaden komitet kinematografii, żadna fundacja Śmacja. Producentem, zleceniodawcą jest nasz rodak mieszkający w Wielkiej Brytanii, pan Paweł Hulc, który nie jest ani filmowcem, ani aktywistą pro-life, ani politykiem, nikim takim, jest po prostu ciężko pracującym naszym rodakiem, który ten film ufundował. Więc proszę o brawa dla Pawła Hulca. Pan Paweł Hulc, mam nadzieję, że to jest precedens i że za nim pójdą inni. Z realizatorów obecnych tutaj odnotowuję Marcina Peresadę, autora zdjęć, który... Zaprezentuję się publiczności, ponieważ człowiek, który stoi za kamerą albo trzyma w ręku kamerę, no właśnie tak pozostaje mi widoczny na ekranie. Marcin Peresadę. Montaż Aleksandra Gruzia. Aleksandra Gruzia, na razie jeszcze Gruzia, od grudnia Aleksandra Brał. Proszę. Dokumentacja, poszukiwanie materiałów archiwalnych, Piotr Nykowski. Gdzie jest Piotr Nykowski? Piotr Nykowski zostanie Państwu zaprezentowany, kiedy tylko tutaj się pojawi, bo gdzieś zniknął. Kierownictwo produkcji Zdzisław Sajer. Kierownictwo produkcji Zdzisław Sajer. Proszę Państwa, ponieważ przynajmniej część z Państwa widziała różne inne nasze filmy, które powstawały mniej więcej w tym zespole, poszerzanym okazjonalnie,
to ja chciałbym podkreślić, że to jest najlepszy zespół na świecie i w ogóle nie powstają takie filmy w innych okolicznościach. Film Open Group gromadzi najwspanialsze talenty, bez których nie da się zrobić filmu dokumentalnego i to polecam Państwa własnej uwadze. Bardzo Wam dziękuję. Robert Kaczmarek, producent, wykonawczy, Paweł Hunc, producent, zleceniodawca i nieobecny Piotr Nykowski oraz szereg innych osób, które bardzo przyczyniły się do powstania tego filmu, a w tym szeregu innych osób nasi rodacy z Toronto w Kanadzie. Bez nich również nie byłoby tej produkcji. Nasi rodacy, którzy nami się tam zaopiekowali, bardzo byli naszymi dobrymi przewodnikami i bez nich nie dałoby się zrobić filmu o Mary Warner. Ciągle jeszcze nie ma tutaj naszej bohaterki, ale anonsuję, że po projekcji będziecie Państwo mieli okazję poznać ją i zadać jej pytania. W trakcie drugiej części wieczoru zasiądzie ona tutaj przed Wami, a teraz zapraszam na projekcję. Jest to stosowny, ostatni moment, żeby wyłączyć telefon komórkowy. Kto tego jeszcze nie zrobił, bardzo proszę, robimy to teraz. Moim zdaniem trudno coś poważniejszego niż rozmyślne zabicie człowieka. Ludzie, którzy nie znają sprawy, mogliby pomyśleć, że Mary to kryminalistka. Poznałam Mary zaraz po jej zwolnieniu. Zadzwonił mój szef. Mary Wagner właśnie wyszła z więzienia, jest pod kościołem. Nie ma przy sobie żadnych rzeczy osobistych. Pada śnieg, a ona jest w sandałach. Czy możesz ją odebrać? Wtedy nie wiedziałam dokładnie, kim jest Mary Wagner. To już piąty raz od 2010 roku. Więc teraz znów jest w więzieniu. Tak naprawdę nie znam jej zbyt dobrze, bo zazwyczaj jest w więzieniu, gdy ją widzę. Potem przyprowadzają ją na salę rozpraw w kajdankach i siedzi w boksie dla oskarżonych, a z aresztantem nie wolno rozmawiać. To jest kobieta, której postawa jest rycerska, absolutnie. I która poświęca swoje życie po to, żeby wskazać na tę straszną rzecz, że w majestacie prawa, w państwie, które mieni się obrońcą praw ludzkich na całej ziemi, zabija się ludzi. Zresztą zabija się ludzi bezbronnych. Mary podkreślała to nie jeden raz. Ona nie chce, żeby to było o niej. Chce, żeby to było o dzieciach i o ratowaniu ich życia. Dlaczego jesteś człowiekiem? Dlatego, że nim jesteś, czy dlatego, że władza ci na to pozwala? Przypomniały mi się piękne słowa papieża, który powiedział, że w obliczu kłamstw i przemocy prawda i miłość mają tylko jedną broń. Świadectwo cierpienia. I z tej perspektywy myślę, trzeba na to patrzeć. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli kochamy Chrystusa, wiemy, że dał nam nowe życie, to wiemy, że nasze zwycięstwo. Tak, to prawda, że trzeba szukać sprawiedliwości w sądzie, ale to nie jest nasze ostateczne zwycięstwo. Jesteśmy powołani do miłości aż do bólu. I o taką zmianę w społeczeństwie chodzi. Abyśmy byli gotowi dawać z siebie wszystko aż do bólu, jak mówi Matka Teresa. Każdy z nas na swój sposób. Jedni działając skromnie,
ani bardziej efektowny. I to jest droga do zwycięstwa, abyśmy wspólnie budowali cywilizację życia i miłości. Nie tyle, jak sądzę, za pomocą intelektualnej argumentacji, ale raczej dając świadectwo własnym życiem. Czy otrzymała Pani jakieś listy z poparcia? Tak, zwłaszcza od Polaków. Jak porównam proporcje, to listy z Polski zajmują mniej więcej połowę całej mojej poczty ze świata. Czegoś brał, bardzo prosimy o słowo. Proszę Państwa, zaraz najładniej przed Wami, ale remanent. Ja tu jestem reżyser bez producenta i doznałem zaćmienia przed projekcją, zapraszając tutaj współtwórców filmu. Nie wywołałem Michała Czubaka, który jest tutaj. Michałem, ale wyjdź tutaj proszę Cię, bo masz swoich własnych fanów. Więc... Michał Czubak jest autorem tych wszystkich animacji, które część z Państwa zna z filmów Transformacja, Eugenika. Prosimy do nas, prosimy na scenę. Tak, Michał Czubak te rzeczy rysuje, animuje, jest mistrzem świata w tej konkurencji. Ważnych współtwórców filmu nie ma tutaj jeszcze dzisiaj między nami Kamila Sajewicza i Grzegorza Gutkowskiego, którzy zgrywali dźwięk tak pięknie. A teraz wracamy do głównej bohaterki wieczoru. Proszę Państwa, ja chciałbym Państwu oddać głos przede wszystkim. W zasadzie mam tylko jedno pytanie na początek. Proszę szykować swoje, potem je... do mikrofonu, tym mikrofonem się podzielę. Pytanie na początek do Państwa, bo tu mamy dwóch ludzi na tych kanapach, którzy siedzieli w więzieniu za obronę życia. Kanadyjkę i Polaka. Polak siedział tylko 3 godziny, to jest Mariusz Dzierżawski, więc jeszcze trochę przed Tobą. Oby nie, ale 3 godziny. I 10 miesięcy. Ja byłem świadkiem tego, jak policja Mariusza sadzała za kratki z legalnej pikiety. Legalna pikieta antyaborcyjna. Ci policjanci teraz stoją przed sądem, więc nie jest tak całkiem źle. I pytanie moje do Państwa jest takie. Jak daleko jest Polska od Kanady? To pewnie bardziej do Mariusza, a pytanie do Mary. Co robi, żeby zatrzymać tą maszynkę, którą tak pięknie Grzegorz Braun sportretował? Co robi, żeby to szaleństwo zatrzymać? Zacznijmy może od Mary, bardzo proszę.
We're all asking that question. How can we stop abortion? How can we stop the continued disregard for the elderly, for those people with disabilities? And I can really only speak for how God has touched my heart, because Mother Teresa has been a huge light for me. And she said, I do not see crowds, I only see one person at a time, and that's Jesus. Więc te pytania, można by powiedzieć, powracają jak bumerang. Jak odnosić się właśnie do osób w podeszłym wieku, do osób niepełnosprawnych, do nienarodzonych dzieci. I moim takim wzorem, autorytetem jest tutaj w tym wypadku właśnie błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, która stwierdziła, że ja nie widzę tłumów, mi nie są potrzebne tłumy, ja widzę indywidualną osobę i o tą osobę mi chodzi. When I think of Mother Teresa's life and how she began being present to one person at a time, and that's how she continued to live, was being present to that next person, then another. Each person was Christ for her. She was also criticized by some because she maybe wasn't doing enough to look at the strategic possibilities for ending poverty. W każdej osobie właśnie Matka Teresa z Kalkuty starała się widzieć Chrystusa, pomimo tego, że wiele osób, jakby odwracając kota ogonem, starało się ją właśnie krytykować, zwracać uwagę na to, że zbyt mało robi w celu eliminacji biedy na świecie. Where we go is to look not so much at the strategic ways that we can end abortion, which are so necessary, and the education that is so necessary, but just going today, we know that there are children who are going to be put to death, and going to be present to those mothers and to their children. Więc jeszcze raz, oczywiście ten strategiczny, można by powiedzieć, wymiar jest bardzo ważny, sposób, jak zmienić prawo, żeby ono chroniło w pełni życie nienarodzonych dzieci. Natomiast wydaje mi się, że ta metoda właśnie, małe kroczko, więc dostrzegania w każdej osobie, może w tym kontekście przede wszystkim nienarodzonej Chrystusa, jest, można by powiedzieć, taką małą drogą, małą dróżką, którą każdy z nas może zastosować wobec naszych bliźnich, również wobec tych nienarodzonych malnych, z które dzisiaj, jak tutaj wszyscy się spotykamy, być może najprawdopodobniej są mordowane na całym świecie, również w Polsce. Having said that, there is also the reality that when, just in my own country, when abortion became legalized in Canada, or when it became legalized first in the United States, Joan Bell, who is about Linda's age, she was one of the first few to be there, where they knew this was now happening. And she said she was expecting the church to rise up and be there, and some were, but the church as a whole did not respond. The laws changed, and just knowing that the laws were not just laws, they were unjust, it was very clear to Joan and to others that we must stand up, because an unjust law is no law at all. As St. Thomas Aquinas said, it actually is violence. Having come to that realization that the abortion was now legal, we compromised. And I think that what God is asking of us is to not be afraid, and that is where each of us can come in. And while maybe not going to directly to where this is happening, but maybe in our workplace. I look at my country and I see so many people contribute to the taking of life. On a basic level, all of the taxpayers, because we have socialized medical care.
then you've got nurses and doctors as well. What God is asking us to be is faithful, and I'm speaking to people who have taught the world what that means to stand up in truth and faithfulness despite pressure, despite tyranny. Thank you. Więc świadectwo chociażby Joan Bell, która była jedną z pierwszych właśnie aktywistek ruchu pro-life na rzecz ratowania dzieci narodzonych, gdy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie zalegalizowano zabijanie dzieci narodzonych, Joan spodziewała się, że Kościół katolicki powstanie w sposób, można by powiedzieć, taki masywny przeciwko temu niesprawiedliwemu prawu, ponieważ jak uczy doktor Anielski, święty Tomasz z Akwinu, niesprawiedliwe prawo nie jest tak naprawdę żadnym prawem i nie ma żadnej mocy obowiązującej w sumieniu i nie tylko. Więc tutaj niestety tej odpowiedniej reakcji ze strony tych, którzy jako pierwsi powinni stawać w obronie życia nienarodzonych, gdy jest zgwałcone prawo Boże, tej reakcji zwyczajnie nie było. Więc nawet poszliśmy na pewien kompromis, który polega na tym, że pogodziliśmy się z tym, że tak zwana aborcja jest zalegalizowana i nie chcemy dokonywać takich, można by powiedzieć, zbyt ekspresywnych, nie chcemy zbyt ekspresywnie zachowywać się wobec tej zbrodni. A właśnie świadectwa takich ludzi jak Joan Bell świadczą o tym, że taka metoda właśnie małych kroczków, że na przykład w miejscu pracy można poruszać ten temat, czy w rodzinie, wśród przyjaciół, że czasami właśnie takie małe świadectwo może przynieść konkretne skutki niż bardziej takie działanie nakierowane na zmianę, można by powiedzieć, tego strategicznego środowiska czy prawa. Mariusz. Na początku chciałbym sprostować. Ja nie spędziłem nawet 3 godzin w więzieniu. To było 15 minut w zakratowanej suce i 2 godziny w komisariacie. Ale w zamknięciu przynajmniej, tak? No tak, ale to już pan Grzegorz ma tutaj kartę kombatancką. Nie chcieliście wypuścić wtedy. Ale wracając do tego zasadniczego pytania. Sami przestępcy na tej scenie, z wyjątkiem pana Michała Krupy, tłumacza, tak, którego też witam i dziękuję. Także niech pan uważa. Ale wracając do tego zasadniczego twojego pytania, czyli porównanie tej sytuacji w Kanadzie i w Polsce, no to po pierwsze mi się nasuwają wspomnienia z młodości, z czasów PRL-u. Kanada to taki właśnie raj na ziemi, tak, że to kraj wolności i tam no wszystko jest wspaniałe. Wielu, no i marzenia o tym, żeby wyrwać się z tego grajdoła i osiąść w Kanadzie. Wielu moich przyjaciół i znajomych rzeczywiście tam trafiło. No i cóż, czego dowiadujemy się po kilkudziesięciu latach, może ten raj jednak rajem nie jest. I też taka refleksja, że wolność jest darem, ale i zadaniem. Tak, że trzeba, że o tę wolność trzeba walczyć. Tak, i że to tak jest modne w ostatnich latach powiedzenie, że nikogo nie można zmuszać do heroizmu. No albo ostatecznie będziemy heroiczni, albo będziemy łajdakami. I to jest przykład Mary. Przykład ludzi, którzy pokazują, że są sprawy ważniejsze niż to, że nie wiem, będę miał wygodne życie, będę mógł sobie spacerować gdzie chcę w przyjemnych miejscach, że są rzeczy ważniejsze i od tego naprawdę zależy moje życie. Tak bardziej konkretnie porównując sytuację w Kanadzie i w Polsce, no to cóż, policjanci bywają podobni, tak? Że oni się podobnie zachowują. Tutaj no to jest to doświadczenie sprzed Woodstocku, które obserwowałeś, ale to Jacek też będzie miał coś do powiedzenia na temat tego właśnie jak się policja zachowuje.
I no, no właśnie, policjanci zachowują się różnie, bo też są, my kilkaset pikiet już przeprowadziliśmy i zwykle tam jest osoba policji i ci policjanci, którzy nam asystują, zachowują się bardzo sympatycznie, przyzwoicie, a nawet mówią, że popierają to, co robimy. No, ale zdarzają się właśnie takie egzemplarze, zachowują się inaczej, tak? Jak nie bez instrukcji z góry albo z boku. Właśnie. Dzięki temu procesowi, o którym wspomniałeś, to wiemy, że instrukcje były z góry. Następna rzecz, porównanie sądów. No więc w Polsce my do tej pory wygraliśmy 9 spraw na 9, które były wytoczone. W tej chwili toczą się 3. To Jacek w Rzeszowie ma 2 sprawy, jedną karną, a drugą cywilną. A ja, jak wspomniałeś, no ponieważ prokuratura uznała, że pozbawienie człowieka wolności i rozbicie legalnego zgromadzenia to nie jest nic poważnego, no to sam muszę występować jako oskarżyciel policjantów, którzy tego dokonali. No może Jacek parę słów o tych swoich doświadczeniach policyjnych powiesz. Ja bym dużo nie chciał mówić, lepiej niech Mary coś mówi. Ja tylko powiem tyle, że mi się zawsze Kanada kojarzyła z jednym, z zespołem Rush. To jest mój ulubiony zespół, ale jak dowiedziałem się, co zrobili Mary, to bardzo mało ich już słuchał. A co zrobili? No, uwięzili ją za modlitwę. To jest idiotyzm. Także po prostu zawsze myślałem... Myślałem, że zespół coś zrobił. A nie, tylko Kanadyjczycy, co zrobili Mary. Jacku, Mary też jest Kanadyjką. No i sobie tak pomyślałem, że jak usłyszałem pierwszy raz, byłem w szpitalu tamtego roku w grudniu, przeczytałem w Gościu Niedzielnym artykuł o Mary i zachętę, że można pisać do więzienia. A miałem przeszczep w szpiku i leżałem ponad miesiąc i napisałem list do Mary. I nie spodziewałem się, że nieznanemu człowiekowi odpiszę. I otrzymałem po 2-3 tygodniach list pisany ołówkiem. No i bardzo się ucieszyłem, że no jednak... Z więzienia? Z więzienia, właśnie, że z więzienia. Gryps. Tak, 2 kartki takie urwane, byle jakie. No i później napisałem drugi list, też dostałem odpowiedź, a potem już dowiedziałem się, że Mary wyszła z więzienia. Co myślałem, że nie mam już innego adresu, tylko do więzienia. No mnie nie podadzą jej domowego. Zacząłem szukać po internecie, znalazłem jej siostrę, Sarę, i zapytałem się, czy jest siostrą Mary. Ona powiedziała, że tak. Ja mówię, że daj mi jakieś namiary, bo chciałem znaleźć, gdzie mogę respondować. I ona mi podała cały adres, maila do rodziców i wysłałem zaproszenie. Napisałem, że Mary, zapraszamy Cię do Polski, Polska Cię wita, kocha, tak jak papieża, chcemy Ci pomóc i wszystko Ci po prostu pokrywamy, chcemy Ci po prostu, chcemy coś zaprosić. I nie spodziewałem się, że przyjmie to zaproszenie. No i w sierpniu napisała mi, że jedzie się pomodlić, czy jest taka wola Boża. Ja też się modliłem, żeby taka wola Boża była. Po 2 tygodniach mi napisała, że przyjedzie do Polski, jeśli będzie codziennie na mszy świętej i codziennie na godzinie adoracji. Także no, pomyślałem sobie, no to mało w Polsce jest takich ludzi. I no, cieszę się, że ten sen spełnił, to marzenie. 2 tygodnie będziemy ze sobą jeździć po Polsce. Będzie to maraton, także przepraszam Cię, Mary, że nie odpoczniesz tutaj. Ale ja Ci pisałem, że Ty potem jedziesz do Francji na miesiąc, bo tam będziesz odpoczywać, a u nas po prostu musisz dawać świadectwo, bo my chcemy pomóc Tobie tam w walce o życie w Kanadzie, żeby ten wstrętny rząd kanadyjski się wstydził za to, co zrobił, żeby ta ambasadorka biła się w piersi, że takie rzeczy jej państwo wyprawia. Oraz my chcemy też pomóc trochę sobie, żebyśmy po prostu przestrzegli wszystkich Państwa tutaj, Polaków, którzy siedzą przed telewizorami wygodnie i myślą sobie, aborcja gdzieś tam dalej jest, seks, edukacja to nas nie obchodzi, eutanazja to jeszcze nie teraz. Nie, moi drodzy,
świadectwo Mary Wagner powie wam, że jeżeli będziemy cicho siedzieć, to za chwilę wprowadzą takie samo prawo jak w Holandii, jak w Kanadzie. Będziemy siedzieć za modlitwę, bo stworzą jakieś strefy ochronne, bo stworzą zakazy, że nie wolno się modlić, że nie wolno mówić, że zabijanie to jest aborcja, tak jak w moim przypadku, i nas trącą do więzienia. Także teraz krótki czas, słuchajmy, co ma Mary do powiedzenia i bierzmy to do siebie i po prostu róbmy rewolucję w Polsce, żeby za naszym śladem poszła cała Europa i Kanada i cały świat, bo Polska to jest naprawdę zdrowy i święty kraj, gdzie po prostu na takie rzeczy my się oburzamy, tam się już nie oburzają, ponieważ te wartości zostały już zbeształone. My jeszcze mamy zdrowe społeczeństwo i dziękujemy Mary, że nas jeszcze przyjechała tutaj umocnić. To cała brawa, nie? Proszę Państwa, oddaję tych złoczyńców, przestępców w Wasze ręce. Także bardzo proszę pytania do nich, bądźcie bezlitośni. Proszę się zgłaszać. O, proszę bardzo. Najpierw Pan. Potem być może Pan. Proszę się też ewentualnie przedstawić troszkę. Maciej Kos. Mary, nawiążę tutaj do takiego paradoksalnego troszeczkę stwierdzenia Aleksandra Sołżenicyna, który stwierdził o gułagu, który przeszedł, że był to dla niego wręcz czas błogosławiony. Czy ty o swoim czasie, który spędziłaś w więzieniu, mogłabyś powiedzieć to samo? Czy ten czas był dla ciebie w jakimś sensie błogosławiony? My experience of jail is far less dramatic than Sultanate's. So I probably, you know, I did still receive a lot from the time there. I was just speaking earlier before Mass. In jail, I met a lot of women that I would never have met otherwise. And they taught me because so many of them have come from very broken families or no families at all, they helped me realize how crucial the family life is, how crucial faith is. So by seeing by what these women have suffered, I think it's helped me to deepen my appreciation for what I have received. Yes, I guess also, of course I'm happy to be released, but also you discover it when you're in jail, as many I'm sure you here have also had that experience that true freedom is really being free in your conscience. The deprivation of jail can relativize. Więc wydaje mi się, że nie mogłabym się adekwatnie porównać z doświadczeniem Sołżenicyna. Natomiast mogę powiedzieć, że z takich rzeczy, które wyniosłem jakby z więzienia, to było doświadczenie właśnie wielu kobiet, z którymi miałem do czynienia, które pochodziły właśnie ze zniszczonych rodzin, ze złamanym życiorysem, co pozwoliło mi z kolei bardziej docenić życie rodzinne i ten wielki dar rodziny, jaki ja otrzymałam ze strony moich rodziców, braci i sióstr. Więc ta kwestia rodziny jest tutaj, można by powiedzieć, bardzo ważna, patrzenie na to właśnie z tej perspektywy i wczuwanie się w sytuacji tych kobiet. Natomiast drugi taki element to jest taki, że uzmysłowiłam sobie jeszcze bardziej, że jesteś wtedy tak naprawdę wolnym, gdy masz czyste i wolne sumienie, ponieważ możesz dokonać pewnej relatywizacji tych deprawacyjnych okoliczności, które jednak panują w wielu więzieniach. Najważniejsze jest to, że jeśli masz wolne i czyste sumienie, to to, co cię otacza w więzieniu, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bardzo proszę. Krzysztof Ciuba, mam pytanie dotyczące spraw legalnych, ponieważ w Konstytucji Kanadyjskiej w preambule pisze, że naród kanadyjski funkcjonuje, uznaje za naszą zasadę
zasadę prawa boskie, to znaczy Canadian nation founded on the principle which acknowledges the supremacy of God. I dlaczego to zdanie z preambuły Konstytucji Kanadyjskiej, no nie wiem, czy sędziowie prokuraturzy tego nie czytają, ponieważ jest to ważny argument, żeby po prostu no, głupotę czy niewiedzę wszystkich ludzi w wymiarze sprawiedliwości ośmieszyć. Czy to miało jakieś znaczenie w tych procesach sądowych? Po drugie, no, czy nie uważa Pani, że po prostu niewiedza biologiczna, filozoficzna, definicja osoby, duszy i tak dalej, no, ma skutek taki, że jest tak, jak jest. I no, niestety Bóg tego nie będzie tolerował i w księdze Genezys 4:10 pisze, że śmierć niewinnego będzie pomszczona. Także no, nic nie możemy zrobić, tylko się modlić i czekać na zemstę Boga. Pocieszająca perspektywa. That question will be addressed more. We're appealing the decision, so it will be part of our appeal at the Supreme Court level as well. Więc ta sprawa właśnie, ten wątek o opieraniu prawa kanadyjskiego już w tej nowej konstytucji, która była uchwalona w latach 80., która jednak jeszcze uznaje prawodawcę boskiego, będzie podnoszona właśnie w tej apelacji, którą znieśliśmy do Sądu Najwyższego i ta argumentacja będzie tam jak najbardziej podnoszona. Natomiast teraz przetłumaczę drugie pytanie. Of the problem to a philosophy which is straight from realism. So I would agree with that as well. Certainly we've been shown that through salvation history, so yes, we could expect that. But I think it's self-destruction that we see most clearly right now. Więc jak najbardziej jest to wynik propagowania czy niewiedzy generalnej na pewne ważkie tematy, natomiast argumentacja sprawiedliwa, argumentacja obiektywna na rzecz życia pochodzi z filozofii realistycznej, tomistycznej można by powiedzieć, który uwzględnia jakby całokształt i cały wymiar człowieczeństwa, więc wydaje mi się, że tak, że tutaj trzeba podnosić te kwestie, natomiast gdy idzie o Bożą zemstę za przelaną niewinnie krew. Wydaje mi się, że na szczęście jeszcze na dzień dzisiejszy widzimy raczej autodestrukcję człowieka, co nie znaczy oczywiście, że tej zemsty Boga nie można się spodziewać. Bardzo proszę, kto chciałby zadać pytanie z Państwa? Proszę bardzo. Jan Podakowski. Ja mam pytanie. Jakie wspólnoty religijne, jakie organizacje polityczne wspierają walkę z aborcją w Kanadzie, a jakie niestety środowiska religijne są przeciwne i są tak zwanymi pro-choice? It depends what you mean by pro-life, because I think that if you look at that term very broadly, you can look at Mother Teresa's sisters who were there serving the poor. In Vancouver, when the first abortion, freestanding abortion site was opened in 1988, Mother Teresa's sisters within two blocks of that place providentially were opening their home for expecting mothers. Więc to trzeba precyzyjnie jakby zdefiniować, co rozumiemy
w określeniu właśnie pro-life, bo bardzo często odnosi się to na przykład do działalności sióstr misjonarek miłosierdzia od matki Teresy z Kalkuty, które pomagają na przykład biednym w Kanadzie. Aczkolwiek gdy pierwsza klinika aborcyjna została otworzona w Vancouver w 1988 roku, jakimś niezbadanym wyrokiem opatrzności tuż obok, otworzyło się jakby dom dla oczekujących matek, właśnie prowadzony przez siostry misjonarki miłosierdzia matki Teresy z Kalkuty. Sisters of Life, founded by Cardinal O'Connor, the late Cardinal O'Connor, back in the late 80s or early 90s, I believe. And the sisters there, their primary purpose is to enhance the dignity of human life and with a special focus on their children and their mothers. They started in New York. They've been in Toronto for about 6 or 7 years now. So these two communities, I think, would be the most directly involved. That answers your question. Są jeszcze tak zwane siostry życia, taka wspólnota zakonna, która została założona przez byłego w świętej pamięci arcybiskupa Nowego Jorku, arcybiskupa O'Connora, i one po jakimś czasie przyniosły również swoją działalność na teren Toronto i obecnie modlą się, i głównym celem ich działalności jest właśnie modlitwa o większe zrozumienie dla wartości życia i w intencji ochrony samego życia nienarodzonych w Kanadzie i nie tylko. Speaking to the words of Jesus, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it shall not. It just remains a single grain. So it's something that happens to every Christian, trying to die in some way, so that we can be born again and bring forth fruit. Więc dokładnie, ziarno musi obumrzeć najpierw, aby wydać właśnie życie. I tutaj kardynał, sługa Boży, kardynał Wyszyński miał jak najbardziej racji w tym, że czasami właśnie trzeba narodzić się na nowo, albo właśnie oddać swoje życie, aby inni mogli żyć. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o spotkania z kobietami w klinice. Jak takie spotkanie wygląda, jak wygląda taka rozmowa i jakie są ich reakcje? Try not to have an idea of what I should say before. I take with me roses and pamphlets, and I usually offer them individually to the women. Because these places are kind of hidden within larger buildings for the most part, not all of them, but the ones that I've been going to, I go and wait until somebody will go inside that specific suite, and then I'm able to speak to them from within there. In offering them a rose and a pamphlet, I'm hoping that that will sort of bridge, make a bridge for us to begin speaking. Sometimes there's absolutely no openness at all, and it's just a question of receiving each situation differently. Więc bardzo często jest tak, że te tak zwane kliniki aborcyjne, bądź rzeźnie tak naprawdę, znajdują się głęboko w takich ogromnych budynkach, gmachach, więc trzeba właśnie wejść na owy teren tego
gmachu i oczywiście wiedzieć, gdzie odbywa się ten śmiertelny proceder i kobiety, które się zgłaszają. Nie ma jakiegoś konkretnego planu. Zawsze staram się przemodlić, odnaleźć jakby wolę Bożą na ten konkretny moment przed danym spotkaniem. I gdy już mam do czynienia z kobietą, to przekazuję jej białą różę i ulotkę na temat właśnie aborcji. Bardzo często to się spotyka właśnie z dosyć agresywną reakcją ze strony właśnie tych kobiet. On one occasion when I was in a waiting room, there were four women and I'd approached each of them individually and none of them was receptive at all. And I had tried to ask questions, do you need support? Is there anything that can be done? Do you know about your child and your womb and what your child looks like? And just absolutely no response. I sat down and I said, well, let me tell you something then. And so I shared with them that the week before I had been to a funeral in Lansing, Michigan. And that was a funeral held by the bishop there at the cathedral, completely packed. They said it was the biggest funeral the city had seen. The funeral was for 17 babies who had been killed and their bodies were thrown in the dumpster next to the abortion site. These bodies were retrieved by a pro-life team and taken to the police. And as I was telling them, I could share the rest of the story, but then I'll get back to that. As these bodies were taken to the police, they did an investigation and then took them to the bishop who requested them for burial. So as I started to tell this story, and I said these babies were found in the dumpster, one of the women looked straight up at me, and it was though finally she realized what she was going to do. And without saying a word, she simply gathered all of her things and then walked out. Więc pewnego razu, gdy byłam właśnie na terenie takiej kliniki, miałam okazję porozmawiać. Były cztery kobiety, które oczekiwały na proceder i zadawałam im pytania. Przekazałam właśnie ulotki, rozmawiałam, czy potrzebują jakiejś pomocy na przykład. I na początku żadna tak naprawdę nie chciała rozmawiać ze mną. Wykazywało się pewną taką, można by powiedzieć, wstępną wrogością. I opowiedziałam historię, która się odbyła na kilka tygodni, tydzień przed moim spotkaniem z nimi w miejscowości Lansing w stanie Michigan, gdzie lokalny biskup katolicki zażądał, aby odbył się pogrzeb, gdzie w trumienkach właśnie w kościele, w katedrze leżało 17 małych dzieci, ciał dosłownie, które to ciała zostały odnalezione wśród śmieci przy tak zwanej klinice aborcyjnej właśnie na terenie tego miasta. I po usłyszeniu tej historii właśnie, jak potraktowano te zabite w łonie matki dzieci, jedna właśnie z tych kobiet powiedziała, że już z tym nie chce mieć nic do czynienia, wzięła swoją torebkę i po prostu wyszła. First and foremost, when I meet these women, I try to be present to them and remain present to them as long as possible. I have tried to accompany them further, knowing that at some point I might have to stand in the gap, and I have tried to do that as well, peacefully, but just as somebody, if your friend was saying, I'm going to commit suicide and I'm going to walk off that bridge, at what point would you stop accompanying them? So that's, I see the commonality there. Więc sytuacja przypomina, powiedzmy taką hipotetyczną sytuację, gdy przyjaciel twój na przykład mówi ci, że chce popełnić samobójstwo. I w którym momencie ty tak naprawdę przestajesz być obecny, więc staram się wyczuć jakby, kiedy mogę być do samego końca, na ile moje wsparcie przynosi jakiś skutek. Owszem, jest też modlitwa, ale staram się być z każdą kobietą jak najdłużej tylko mogę. Odnosząc to właśnie do tego przykładu przyjaciela, który właśnie za chwilę chce na przykład popełnić samobójstwo. Grzegorz Kowalczyk-Lanowski, mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, że w Polsce od jakiegoś czasu spada poparcie dla aborcji w wyniku między innymi działalności pro-life, ale też myślę, że ludzie się orientują, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Jak wygląda ta sprawa w Kanadzie? Czy spada, czy raczej rośnie poparcie dla aborcji? Czy te działania pro-life i uświadomieniu społeczeństwu, że to jest zabijanie człowieka, czy coś dalej? A drugie pytanie jest następujące. Czy otrzymuje Pan jakieś wyrazy poparcia ze strony instytucjonalnego Kościoła katolickiego i innych ewentualnie kościołów chrześcijańskich w Kanadzie?
czy jest Pani zostawiana sama sobie, czy Kościół Pani stara się wspomagać. W Polsce od jakiegoś czasu biskupi się bardziej aktywnie włączają w to w sposób taki bardziej widoczny, bym powiedział. Zawsze jakby byli za życiem, ale teraz jakby bardziej widzimy jakby ich słowo, które jest skierowane na poparcie tych działań pro-life. Zanim powiem, może w nawiązaniu do tego, co Pan powiedział, przypomnę, że to spotkanie odbywa się pod patronatem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Henryka Hozera, którego mam przyjemność być rzecznikiem. W Kanadzie, ale w Polsce rzeczywiście nie jest tak źle. Tak jest. Well, it's hard to know because who really knows the whole story? The media, secular media, would have us believe that we're mostly pro-abortion or pro-choice. It's hard to know. Somebody sent me a speech that Lech Walesa had given just after the canonization of John Paul II, St. John Paul, and he was saying how under communism, there was no head of state that he spoke with, and no king that had any hope whatsoever that communism would come to an end short of nuclear war. And he said, but that's because we were all calculating according to human strategy. That's kind of it in a nutshell. I'm sure you probably all read that. But that gave me made me think a lot about our own situation, where it seems like abortion is very, very entrenched. But why is it entrenched? I think it's not because so many people are really pro-abortion, really believe in it, but I think we're very wounded. If one in four children has been aborted, that means many women have been who carry that guilt, and most are carrying it in an unhealthy way. They've buried it. What do you do with the knowledge that you have killed your child? You only have two options. If you don't know that God is merciful, then you will either try to hide it, or else you will give in to despair. So I think that the so-called consensus on abortion is very fragile. I believe that it is, and that if people were to really come to see the mercy of God, that He will forgive, that people, that this would crumble as well very, very quickly. Więc odpowiadając na to pierwsze pytanie, media laickie w Kanadzie i nie tylko ciągle podkreślają, że w Kanadzie jest już konsensus aborcyjny, że tego tematu po prostu się nie rusza, że ta mentalność jest dosyć głęboko zakorzeniona, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie przekaz propagandowy, gdyż tak nie mamy do czynienia z twardymi statystykami czy danymi w tej dziedzinie, więc wydaje mi się, że jesteśmy bardziej zranionym narodem jako Kanadyjczycy, niż narodem, który sprzyja aborcji. Z tego względu właśnie, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z pewnych błędnych kalkulacji, które zakładamy. I na przykład tutaj Mary przytoczyła słowa Lecha Wałęsy po kanonizacji Jana Pawła II, gdy zapytano go, no, jak widzieliście przyszłość. Wałęsa powiedział, że rozmawiając z możnymi tego świata jeszcze w latach 80. z królami, z prezydentami, wielu wierzyło się, nie większość, że ta konfrontacja między Wschodem a Zachodem zakończy się rozwiązaniem nuklearnym. Wiadomo, historia potoczyła się inaczej z tego względu, że no, między innymi obecność Jana Pawła II, wiara i modlitwa zdołały zmienić historię. Więc wydaje mi się, że to podkreślanie miłosierdzia Bożego, szczególnie wobec kobiet, które zabiły dziecko we własnym łonie, jest takim, można by powiedzieć, imperatywem bardzo ważnym w obecnym czasie, z tego względu, że ta rana po prostu pozostaje i nie wierzymy w to, że można z niej wyjść po prostu. A miłosierdzie Boże czyni cuda. Teraz na drugie pytanie.
Yes, I did receive a lot of support from priests and religious, and I also wrote the Cardinal Collins when I first moved to Toronto to let him know what my intentions were, and he responded that he was praying for me. Different religious individuals and then speaking on behalf of their communities, and certainly from the United States as well, I received a lot of support also. Więc tak, otrzymywałem wiele wsparcia, szczególnie ze strony księży, sióstr zakonnych w Kanadzie. Również gdy przybyłam do Toronto, wysłałem list do arcybiskupa metropolity torontońskiego kardynała Collinsa, informując go o mojej misji i co będę robiła w Toronto, i kardynał odpisał mi, że błogosławi mojej pracy i że modli się za mnie. Również otrzymuję wsparcie od licznych grup, od indywidualnych reprezentantów innych denominacji, jak również od naszych sąsiadów ze Stanów Zjednoczonych. Mariusz Dziewiarski, jeszcze słowo. I ja niepytany chciałem się wyrwać, też odnosząc się do tego pytania, które padło. Czy spadek liczby aborcji może wynikać z tego, że są inne opcje? To znaczy opcja taka, żeby nie zabijać drugiego człowieka, jest zawsze, tak? I częściej jest stosowana w Afryce niż w krajach bogatych, gdzie teoretycznie wydawałoby się, że to jest łatwiejsze. Toczy się wojna cywilizacyjna i w tej wojnie cywilizacyjnej po jednej stronie jest kłamstwo, że aborcja to jest nic takiego, to jest coś, co ułatwi ci życie. I tutaj w filmie padały te argumenty, że to zlepek komórek, tak, że to jest, to właśnie nic takiego, coś, co jest rozwiązaniem, a po drugiej stronie jest prawda. I to nastawienie, prawda o tym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, i tutaj były też znakomite fragmenty, a aborcja jest okrutnym zabójstwem. I to zmienia nastawienie ludzi. To wiemy to z własnego doświadczenia. Teraz pytanie, czy o wsparcie ze strony Kościoła. No to brzmi trochę heretycko, ale jednak jest prawdziwe. To my jesteśmy Kościołem, tak? To jeśli my oczekujemy, że co, że biskupi będą mówili tak, jak prymas Wyszyński, tak? I narażali się na represje, a my będziemy siedzieć cicho, tak? Prymas w czasach stalinizmu tak tylko on miał tak naprawdę możliwość mówienia w naszym imieniu. Ale teraz są instrumenty, że my też możemy. To nie narażamy się na jakieś straszliwe represje. To jest odpowiedzialność każdego z nas. I to nie jest tak, że mamy się oglądać, czy biskupi coś zrobią. To jest tak, że jeśli jesteśmy obojętni wobec zabijania bezbronnych, no to niszczymy siebie. Ja jeszcze może jedną anegdotę, tak odkup, jak to biskupi do akcji proliferskich, jak krótko zastanawialiśmy się, arcybiskup rozważał patronat. Podróżą, no to tak, że ci wszyscy ludzie będą, i ja sobie tak powiedział, no co, no przecież z nimi lepiej się spotkać niż z Hartmanem. Dobry wieczór, z tej strony Kinga Prego. Chciałam też przede wszystkim podziękować Mary za to, co robi. Oprócz tego, że
chronisz życie, to też pokazujesz piękno kobiece i za to jako kobieta Ci bardzo dziękuję. Ale też chciałam zadać pytanie, jak jest w Kanadzie, jeśli chodzi o szpitale publiczne? Bo u nas w Polsce ostatnio był przypadek właśnie profesora Hazana, który za odmowę aborcji został praktycznie przez media głównego nurtu zlinczowany. No, razem z urzędnikami i panią prezydent na czele. Więc pytanie, jak jest w Kanadzie, czy lekarze w szpitalach publicznych też dokonują aborcji, muszą dokonywać, czy mogą zastosować klauzulę sumienia? Coś na ten temat. Bardzo dziękuję. Good question. I'm not sure I can answer that precisely. So I think that what tends to happen from what I've heard from different people, for example, there was a young woman I met recently. She, well, 10 years ago, she originally came from Ukraine, and she was working in film production. She happened to go to a demonstration that was supporting marriage. This was about 10 years ago when Canada was legalizing or making it legal for same-sex marriage. She was shown on TV, and the very next day, she showed up for work. She was part of the film, not film crew, but I think set design. And the very next day after appearing on television, attending this demonstration, she was told she was no longer working there. I said, did you pursue that? And she said, no, you know, I think that God had his way of getting out of that job anyway, but the fact remains that she said, well, even if I had pursued it, they would have come up with some excuse as to why I was fired. So I don't know if there's any really been a direct challenge to the law. If anybody else knows better, please let me know. Trudno mi konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, nie mam aż tak dogłębnej wiedzy, natomiast są pewne represje w miejscu pracy i mogę podać przykład właśnie ze względu na opowiadanie się za tradycyjne małżeństwo przeciwko aborcji. Taki przykład kobiety młodej Kanadyjki ukraińskiego pochodzenia, którą poznałem 10 lat temu, która brała udział w demonstracji przeciwko legalizacji tak zwanych małżeństw homoseksualnych w Kanadzie. Brała udział w demonstracji za tradycyjną rodziną i to zostało ukazane w jakimś reportażu w telewizji, a akurat pracowała w studio filmowym i następnego dnia, po tym jak jej twarz była widziana w wieczornym dzienniku, dostała wiadomość, że jest zwolniona z pracy. Ona oczywiście twierdziła, że jest w tym jakiś palec Boży, ponieważ chciała i tak opuścić plan. Natomiast takie represje spotykają ludzi w miejscu pracy, natomiast trudno mi się wypowiedzieć, czy akurat wyjdzie o klauzulę sumienia w Kanadzie, czy są tutaj jakieś restrykcje, czy jakaś wolność dla poszczególnego lekarza. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pani Kinga Prybyło dwukrotnie stała, ta pani, która zadawała pytanie, dwukrotnie stawała przed sądem za pokazywanie prawdy o aborcji i dwukrotnie została uniewinniona. I to również dzięki naszym przyjaciołom, prawnikom. Przypuszczam, że pana mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego dzisiaj z nami nie ma, bo miał jakieś zajęcia, ale tak czy owak serdecznie dziękujemy jemu i innym przyjaciołom z Ordo Iuris. A ja jeszcze mam prośbę do pani Kingi. Pani Kingo, proszę się nam pokazać, tak? Nie wiem, czy wszyscy dobrze widzą panią Kingę. Ta osoba była służona za szalenie zgorszenia publicznego. Grzegorz Dymek, chciałbym Mary zapytać
Chciałbym Mary zapytać, jaką ona widzi różnicę, jeśli w ogóle widzi, pomiędzy środowiskiem, kiedy jest na wolności i rozmawia z kobietami w klinikach aborcyjnych, a w chwili, kiedy jest w więzieniu, bo to są dwa różne światy, i w jaki sposób, domyślam się, że zapewne również w więzieniu jakoś nawiązuje do swojej działalności, rozmawiając z innymi więźniarkami, ale czy widzi jakąś różnicę w podejściu tych kobiet, które są w więzieniu, w stosunku do tych, które są na wolności? To jest jedna rzecz, a drugie chciałem dodać, że no nie wiem, nie jest to może pytanie, ale jutro o godzinie 17.30 w intencji Mary wspaniały 87-letni kapłan u stóp Świętego Krzyża zamieszkały, odprawił jej intencję mszę świętą jutro o 17.30. Proszę przetłumaczyć Święty Krzyż i że to są najstarsze góry w Europie, święto wszystkie. Proszę Państwa, ksiądz Małkowski jest z nami, przepraszam. Jeżeli ksiądz chciał prosić o głos, to dostaje go poza kolejność. Bóg zapłać sędziwemu księdzu za odprawienie tej mszy. Bardzo dziękuję. Regarding the differences between the women in jail and outside of jail, I have been struck by the ease with which women in jail can speak about, not ease, but I guess the lack of hostility that most women that I met in jail have when speaking about abortion. Very seldom is somebody coming across in a way that's harassing or hostile towards me for why I'm in jail. Whereas when I was a university student and we would have a little table set up in our student building, over and over again we would be met with people very angry. So I find that is quite a difference. Więc różnica jest, owszem, mianowicie taka, że w więzieniu kobiety o wiele bardziej swobodnie wypowiadają się na temat aborcji i nie spotkałam się raczej z takimi przykładami agresji wobec mojej osoby, gdy przedstawiałem historię swojej działalności. Porównując to na przykład ze światem akademickim, gdzie na przykład na klubie dyskusyjnym wszyscy siedzieliśmy jako studenci przy jednym stole i dyskutowaliśmy na te tematy, to w większości czasu spotykałem się właśnie z takim bardzo negatywnym i agresywnym podejściem wobec mojej osoby i wobec sprawy w ogóle życia. And I've wondered why that is, and when I think about the different contexts, when I'm in jail, people have the opportunity to speak to each other for longer periods of time, you get to see how other people live, how they react. Whereas when you're in a public place and somebody's passing through, you obviously don't know who the person is who's sitting at the pro-life table. It's maybe not clear to them that you're there in love and peace, so because they only have a passing view, and I think that maybe that's where the women themselves, if a woman is feeling like she's being condemned, she might act on the defensive or the offensive, whereas if she feels that the person is willing to look at them and not judge them, but to be willing to listen to them and try to love them. That makes all the difference. And you can be there on the street full of love for somebody, but they might not see that if they see pro-life sign. And I think a lot of that has to do with the media. I'm not so sure about Poland, but in Canada, it's the case. Więc bardzo często wynika to z tego, że w więzieniu te relacje są bardziej takie zindywidualizowane, w sensie, że
widzi się, jak ta druga osoba mieszka, na przykład jak żyje w celi obok, ma się więcej czasu na takie dyskusje w cztery oczy i przede wszystkim, gdy reprezentuje się taką postawę, że ja nie jestem tutaj, żeby Ciebie osądzać, ale żeby Ciebie wysłuchać i Ciebie miłować. To, że można więcej czasu z tą osobą spędzić, to od razu jakby zmienia percepcję. Nie zawsze, ale bardzo często. Natomiast w przypadku, gdy stoi na przykład pikieta pro-life i osoby nie mają do końca okazji odbyć na przykład indywidualnej rozmowy, tylko oczywiście potępiają z góry w czambu i oczywiście media laickie, liberalne mają tutaj swój wielki udział w nakręcaniu takiej spirali właśnie niechęci, a wręcz nienawiści wobec osób, które po prostu pokojowo manifestują swoje przywiązanie do życia. Więc owszem, jest ta różnica jak najbardziej. Sorry, I'm not sure how much time we have left, but I just want to say thank you. Thank you for your support, for your encouragement. Thank you for inviting me here. That's like officially, but I'm very happy to be here. I'm very, I feel very welcomed here. And thank you. Please continue to pray for me and my country, but a country that I love very much, which has made many Polish Canadians in it as well. And please pray and continue to be the example that you have been to the world and standing in faith and standing in truth. Just before I left, my mom and dad and I had the chance to watch the beautiful film of your priest father, Saint Jerzy Popiel. And I was struck with just how he just said our greatest enemy is fear, and not to be afraid. And Saint John Paul II, he said that. So I thank you for not being afraid and for showing the world that fear is useless. Tak a propos, chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję Wam wszystkim tutaj za przybycie, za Wasze świadectwo, Jacku również za Twoje, za zaproszenie mnie tutaj. Chciałbym Wam powiedzieć po prostu, żebyście podtrzymywali tego ducha wiary. Przed przybyciem tutaj do Polski miałem okazję oglądać film wraz z moją mamą na temat błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i jakby dostrzegłam tą ogromną wiarę w tym kapłanie, który podkreślał, tak samo jak Jan Paweł II, że nie należy się lękać, nie lękajcie się. I dlatego apeluję do Was, abyście się modlili również za mnie, za mój kraj, który bardzo kocham i również za Was samych, abyście podtrzymywali to świadectwo, abyście tego ducha odwagi jako Polacy nie gasili. Bardzo prosimy teraz księdza Małkowskiego o słowo. Awokatorci metodą ludobójczości mitro. I pytanie, czy jest w Światowie Kanadyjskim świadomość, iż nie da się rozróżnić tych dwóch metod. Obie są jednego rzędu. Chyba rok temu arcybiskup Henryk Hozer powiedział publicznie, że katolik, który popiera mitro, jest w stanie ekskomuniki latę sentencję, iso facto. Odebrał do siebie, chociaż nazwiska żadne nie padły w wypowiedzi arcybiskupa, odniósł to do siebie na zasadzie, że się odezwał, bo się z tym wiąże, pan prezydent, który powiedział, skomentował to świadczenie arcybiskupa, ekskomunika to jakieś średniowieczne, a gdyby taka była, to by to bardzo zaszkodziło relacje między państwem i kościołem. Otóż prezydent i szereg innych osób na czele państwowej władzy w Polsce przyznają się zewnętrznie do katolicyzmu, przyjmują pełnię świętą. Jeżeli popierają aborcję in vitro, wielu popiera i wielu popiera seks edukację genderową i różne formy deprawacji dzieci i młodzieży już od przedszkola, nie mają prawa przyjmować Komunii Świętej, jest to świętokradztwo, a duchowni nie mają prawa i Komunii Świętej udzielać. To niestety to jest powszechną praktyką, iż czołem politykom, którzy są w stanie ekskomuniki, udzielana jest Komunia Święta. A oni chętnie Komunię Świętą przyjmują, bo chcą się podawać wszystkim, i katolikom, i niekatolikom. Decyzje sprzeczne z prawem Bożym podejmują, a zarazem zewnętrznie praktyki religijne świętokradztwo spełniają. Czy w Kanadzie istnieje ten problem?
czy biskupi w Kanadzie się wypowiadają przeciwko katolikom, którzy są fałszywymi katolikami i podejmują decyzje sprzeczne z prawem Bożym, a zarazem bardzo lubią przyjmować Komunię Świętą się do pracy. I jeszcze... Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, chciałem księdza poprosić, ponieważ jest po 21, mam nadzieję, że w tym gronie nie będzie specjalnych sprzeciwów, żeby apel jasno był skierowany. Postcards I received from the Brotherhood of Little Feet, I saw that you were very attentive to the problem of in vitro fertilization, and it was very edifying because it's almost not even on the radar in Canada. I think, of course, we know that it's wrong, it's an affront to human dignity, but it's not even something that the pro-life community is addressing that much. So thank you for that. As for if the bishops in Canada have spoken that outright, specifically that certain politicians cannot receive communion, if I've understood the question correctly. I don't believe, I don't know if that has occurred with regard to any specific politicians, but I believe that there have been a few bishops who have reiterated the church's teaching on receiving Holy Communion and not giving scandal. So if somebody knows of a specific case, jestem bardzo zbudowany tym i otrzymałem wiele świadectw przed przylotem do Polski ze strony tak zwanego Bractwa Małostopek, gdzie właśnie widać zaangażowanie Polaków przeciwko równie zbrodniczej
procedurę in vitro, która jest takim, można by powiedzieć, tematem tabu w Kanadzie, nawet dla środowiska pro-life, które głównie skupia się na kwestii aborcji. Wiem, że były przypadki kanadyjskich biskupów, którzy przypominali nieomylne nauczanie moralne Świętego Kościoła na temat właśnie in vitro, czy szacunku dla ludzkiego życia. Natomiast nie znam żadnych sytuacji, gdy nałożone byłyby jakieś sankcje kościelne na poszczególnych polityków, którzy wykazywali się hipokryzją, przynajmniej w domenie publicznej w tej akurat kwestii. To przy okazji chciałem dodać, że ja Jacka Kotulę poznałem jako przewodniczącego Stowarzyszenia Contra In Vitro i autora inicjatywy ustawodawczej w 2009 roku. To było właśnie pierwsza taka z tej w działalności odnoszącej się do moralności publicznej duża i udana akcja i Jacek 160 tysięcy zebrał podpisów wtedy i zainspirował mnie i wielu innych ludzi w Polsce, także brawa dla Jacka. Krzysztof Jomorka, nauczyciel. Mam dwa pytania i jeden komplement. Pierwsze pytanie. Społeczeństwo, naród kanadyjski, jak u nas mówimy, jest narodem umownym, narodem obywatelskim. Składa się po prostu z innych, prawdziwych narodów. Wśród nich są frankofoni, Québécois, którzy są w dużej mierze katolikami. Czy istnieje wśród nich inne spojrzenie na sprawę aborcji niż reszta Kanadyjczyków, powiedzmy, anglojęzycznych? I czy w ten sposób ta społeczność się jakoś broni? Czy jest podobna do reszty? Drugie pytanie odnosi się do sytuacji w Polsce. Otóż w czasach totalitaryzmu czy komunizmu jeden był tylko przypadek w kodeksie karnym, w którym nie wolno było dokonać aborcji. Kiedy miał się urodzić dziedzic spadku, był chroniony już w prenatalnym okresie, gdyż istniała możliwość, że ktoś chce się go pozbyć, aby zagarnąć należny spadek, gdy jego rodzic, ojciec wcześniej zmarł. Czy coś takiego też istnieje, bo to jest bardzo stara zasada, chyba sięgająca kodeksu Napoleona, może istnieć w prawie kanadyjskim. A komplement, czy pani już wie, że jest podobna, choć troszkę, do matki Teresy? Gdyż ona również nakazywała nam rozdawać kwiaty, szczególnie z krzyża, na którym się modlono, się dowiedziała, że milicjanci go niszczą, powiedziała, to oddajcie im te kwiaty. A drugie, ona też dostawała połowę listów z Polski. Dziękuję. Odnośnie sytuacji Kościoła w Kanadzie, ja osobiście uważam, że Kościół jednak jest jeden, pomimo różnic etnicznych w Kanadzie. Trudno mi komentować na temat jakby wewnętrznej sytuacji Kościoła w Quebecu, między innymi z tego względu, że jestem na drugim końcu Kanady. Natomiast mogę powiedzieć, że
że na ostatnim marszu za życiem w Montrealu poparł i w marszu, przepraszam, w Ottawie, który się odbywa co roku na rzecz życia, największego marszu pro-life w Kanadzie, był obecny nowo mianowany, niedawno mianowany biskup Montrealu, arcybiskup Jean Drol, który warto podkreślić, jeszcze tak ad vocem dopowiem, że już kilka lat temu był znany ze swojej teologicznej i liturgicznej niepoprawności politycznej, więc to jest, że tak powiem, pewien wskaźnik, przynajmniej gdy idzie o biskupa Jean Drol, dlaczego brał udział, dając świadectwo jako biskup, będąc za życiem. I przetłumaczę teraz drugie pytanie. Abortion is allowed for any reason, so if you don't want a girl and you can have an abortion for that reason, you can kill that baby girl, because abortion is allowed for any reason. So, however, most people who would consider themselves pro-choice are very uncomfortable with the idea of a baby being aborted because she's a girl. So when that does come up in the media, that gets the discussion going. W Kanadzie de facto nie ma żadnych ograniczeń, więc to jest tylko kwestia woli, zdeklarowanej, ale jednak woli, aczkolwiek była dyskusja jeszcze dwa lata temu w Kanadzie, gdzie pewne, dokładnie pamiętam, wspólnoty etniczno-religijne dokonywały selektywnej aborcji. Czyli na przykład dowiadywano się, że przyszłe dziecko ma być dziewczynką, to należy z jakichś tam przyczyn czy przesłanek kulturowo-religijnych to dziecko zabić. I gdy kwestia schodzi na te tory, szczególnie gdy idzie o feministki, czy feminazistki, jak niektórzy mówią, które wtedy się bardzo oburzają. No bo dlaczego taka selekcja? Dlaczego akurat dziewczynki? Dlaczego nie chłopcy? I wtedy paradoksalnie temat powraca w słusznym świetle. No bo jednak dlaczego protestować? Chłopak czy dziewczyna to nie ma różnicy, to jest dziecko, tak? A, jednak przyznajecie, że to jest dziecko. Więc paradoksalnie to jakby wychodzi na dobre całej sprawie życia nienarodzonych w Kanadzie. Natomiast co do tej podstawowej kwestii, nie ma żadnych wyjątków i żadnych ograniczeń. Just a comment on that specifically. I think it was a year ago or a little bit more, there was a bill motion put forth that Parliament would simply comment that sex selective abortion is something that they, I don't remember the wording, but it was asked that Parliament would simply make a statement condemning sex selective abortion, and the minister of the status of women voted in favor of that, and she was really vilified by the media. She was, and then she was put in another position. Yes. Co ciekawe, taki można by powiedzieć zarządzenie opatrzności. Rok temu była właśnie planowana debata w parlamencie kanadyjskim, która się odbyła właśnie na temat tego, żeby rząd tylko skomentował kwestię selektywnej aborcji na podstawie płci. I co się okazuje? Podczas głosowania minister do spraw równego statusu, czy statusu kobiet w Kanadzie zagłosowała za odbyciem takiej debaty. Oczywiście spadły na nią zgromy ze strony liberałów, jak również socjalistów i tak zwanych konserwatystów w rządzie, w parlamencie kanadyjskim. Ona później wycofała się z tego stanowiska, ale głosowała jak głosowała. No, miała świadomość, jaka ustawa będzie przegłosowana, więc pewien paradoks, który wynika z tego, polega właśnie na tym, że nawet w takich sytuacjach krytycznych osoba, która piastuje tak dziwaczny urząd jak Ministerstwo do Spraw Statusu Kobiet, głosuje, można by powiedzieć, poprawnie, zgodnie z moralnością. Że państwa, zarówno rząd, jak i wymiar sprawiedliwości, postąpili
nielegalni. I ja jestem jako, my jako Polacy jesteśmy oburzeni tym, ponieważ my kochamy wolność. I mam jedno takie bardzo konkretne pytanie do pani. Jak pani myśli, w pani życiu, ilu ludzi pani uratowała? Thank you very much for the support that you gave and that you in reaching out to the government of Canada also. Thank you. I cannot say roughly how, I just know specifically of a few situations where if I going to meet the women that they could change their mind. Just a handful that I know personally. And then in an indirect way, there've been several who have told me, for example, well, one woman that Linda and I both met in jail, and she was abortion-minded, but spending a week with her, talking with her, praying with her, fasting, we found out months later, when she came to visit me, that she decided to welcome her child. So that was a very beautiful, beautiful story, but we don't know. God asks us to be faithful, so sometimes He gives us little signs of encouragement that way to see the world. Bardzo dziękuję Panu za wsparcie. Bóg zapłać. Ono jest ciągle potrzebne, szczególnie właśnie, gdy idzie o kładzenie właśnie nacisku również za granicę na rząd kanadyjski w tej kwestii. Gdy idzie jakieś takie twarde dane, trudno mi cokolwiek tutaj powiedzieć. Znam pojedyncze przypadki, gdy faktycznie kobiety jednak rezygnowały z aborcji. Jednym z takich przykładów jest taka historia, gdy ja i Lina byłyśmy właśnie więzione, miałyśmy do czynienia z młodą kobietą, rozmawiałyśmy często, odbywaliśmy różnego rodzaju posty i ona akurat była wtedy w ciąży, w stanie błogosławionym i dzięki, tak mi się wydaje przynajmniej, oczywiście to jest przede wszystkim opieka Pana Boga i Duch Święty tutaj zadziałał, że dzięki właśnie tej interakcji dowiedzieliśmy się kilka miesięcy później, że zrezygnowała z aborcji. Więc są takie bezpośrednie relacje, ale też znam takie bardziej pośrednie świadectwa, gdy okazywało się właśnie później, po dłuższym namyśle, że dana kobieta młoda rezygnowała właśnie z aborcji. Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ najbardziej chyba zmęczoną osobą na sali jesteś, Mary, czego wcale nie widać po tobie. Ile jeszcze chcesz, ile jeszcze zdołasz z nami tutaj wytrzymać? Czy nie powinniśmy już kończyć? Prośbę o szczerą odpowiedź. Do miejsca noclegu jest pół godziny. We should ask Jacek, because he was at the airport waiting for me yesterday, and I didn't come till today. So. Mary, jak długo podróżujesz? To jest która godzina twojej podróży? Well, I had when my flight was canceled part of the way, so I had an extra day in transit. Czyli podróżujesz już trzeci dzień, tak? Trzecią dobę. Także proszę Państwa, proszę o zrozumienie. Żeby się nie okazało, że to jest więc... Ładnie. Także proszę jeszcze dwa ostatnie pytania. Tutaj się zarejestrowałem, panie dwie. Jest tutaj pani? O, tutaj. Po pierwsze chciałam zapytać się o taką rzecz. No myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką można robić, to jest edukować, tak? I że większość przypadków aborcji jest robiona przez kobiety, które, pierwszych aborcji zwłaszcza, które po prostu nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, co robią. One później tego żałują, często mają depresję i tak dalej, natomiast one tak dokładnie nie wiedzą, co robią, ponieważ jest za mało informacji na ten temat i w edukacji, i w szkole, i w mediach, i tak dalej. I pytanie moje jest takie, w Kanadzie, jak wiemy, mamy system dualny, są szkoły publiczne i katolickie.
oba systemy przez z pieniędzy podatników finansowane. I ostatnio, kiedy byłam, rozmawiałam, ponieważ współpracowałam tam z Teresą Pierre z Parents for Education, i ona mówiła, że szkoły katolickie mają zabronione nauczanie dzieci, że aborcja jest złem i że w ogóle aborcja jest w jakikolwiek sposób szkodliwa, czy jest zła. Czy to się coś w tym zmieniło, czy nadal tak jest, bo w tym momencie to szkoły, które edukują dzieci, no, nie mogą w ogóle przekazywać żadnych informacji. To jest moje pytanie. A drugie takie pytanie, ponieważ ostatnio, kiedy byłam w Kanadzie, jakieś dwa lata temu, uczestniczyłam w takiej pikiecie przed kliniką aborcyjną. Tam właściwie to nie była pikieta, tylko modlitwa. Właściwie wszyscy stali się modlili. Przez kilka godzin, powiem szczerze, nawet to chyba co pół dnia było. I nie było żadnej interwencji. Czy są jakieś takie rozporządzenia, czy coś takiego, że jeżeli jest to w jakiejś odległości, tak, czy po drugiej stronie ulicy, to można przed tymi klinikami stać i to robić? Czy są jakieś konkrety? Dziękuję bardzo. Przynajmniej na podstawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie miałem do czynienia z jakąś taką dyskryminacją w szkołach katolickich, ponieważ na przykład przed przylotem odbyłam spotkania w trzech liceach katolickich i w jednej szkole podstawowej w Vancouver. I z tego, co mi wiadomo, hierarchowie nie wypowiadali się na ten temat w takim charakterze, że nie wolno nauczać, iż aborcja jest moralnym złem w szkołach katolickich. Jak mówię, co do aborcji, wiem, że nie ma jakiejś takiej szczególnej presji, aczkolwiek są pewne tendencje, żeby relatywizować to zagadnienie w szkołach katolickich. Natomiast w prowincji Ontario rok temu wprowadzono taki program również w szkołach katolickich, które są subsydiowane właśnie z pieniędzy podatników, że należy stworzyć takie kluby heterogejowskie dla uczniów. I to już zostało wprowadzone w szkołach nominalnie katolickich na terenie całej prowincji Ontario. Może jeszcze tak dodam tutaj, gdyż sam mam doświadczenie kanadyjskie w swoim życiu, że to może wynikać stąd, iż Ontario ma panią premier, która, że tak powiem, kocha inaczej, jest lesbijką. Więc jej bardzo zależy na tym, żeby taką agendę wprowadzać do szkół również katolickich, i wiem, że no, reakcja przynajmniej ze strony hierarchów była dosyć, tej reakcji praktycznie nie było. Niestety ten program wszedł bez jakiegokolwiek znaczącego sprzeciwu, również niestety ze strony pasterzy.
Więc gdy idzie o aborcję, może mniej, natomiast gdy idzie o atak na tradycyjną rodzinę właśnie poprzez te kluby heterogejowskie, również w szkołach katolickich, jest to jak najbardziej widoczne. I czy może Pani przypomnieć drugie pytanie jeszcze? There are the, what they call bubble zones for the last 20 years, and so in Ontario and BC, you must be, according to the unjust law, you must be within, be outside of a certain radius of places where babies are killed. And if you go within, if you cross that line, that it's not drawn on the sidewalk, but you're told where it is, you should know where it is, but please assume that you know. If you cross that line, then you can be arrested if you're doing anything that is construed as pro-life activity. That's why Linda Gibbons is arrested over and over again, because she's got a sign and she's up within that zone. And just to... Są wyznaczane takie granice, właśnie stref buforowych, gdy zgłasza się taką demonstrację pro-life. Jeśli się przekroczy ową granicę, to można trafić, tak jak właśnie Linda Gibbons, do więzienia. Ona to ciągle robi i dlatego ciągle trafia za kratki, więc są takie zarządzenia przed klinikami aborcyjnymi, natomiast jeśli, to też mówię jakby z własnego doświadczenia, wiem, że jeśli manifestacja jest tylko na ulicy, stoją na przykład z transparentami pro-liferskimi, to tym bardziej nie będzie interwencji policji. Natomiast przed klinikami aborcyjnymi jak najbardziej. Chciałem kilka zdań dodać na temat właśnie tych edukacji. Tak? To ja mówiłem o wojnie cywilizacyjnej, w walce kłamstwa przeciwko prawdzie. No i wszyscy widzimy, że te mainstreamowe media są opanowane przez aborcjonistów i w związku z tym dotarcie do ludzi jest bardzo utrudnione z tą prawdą o aborcji i tym większe znaczenie ma film, który oglądaliśmy dzisiaj. Ja go oglądałem po raz drugi. To jest naprawdę wspaniała robota. I jeśli chcemy, żeby Polacy wiedzieli, co to jest aborcja i co robi kobietom i co robi dzieciom, to chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi to obejrzało, więc ja apeluję o propagandę szeptaną, o reklamowanie tego filmu. Nie wiem, czy mamy dzisiaj tutaj płytki. Są, tak? Są, więc bardzo, bardzo gorąco proszę, żeby kupować płyty z tym filmem. To jest kolejny wspaniały film Grzegorza Brauna, który może zmienić opinię publiczną. Więc właśnie. Tutaj jest, ja mam w ręku w tej chwili płytkę, a przy wyjściu z kina też można to kupić i zachęcać przyjaciół, znajomych, członków rodziny, żeby to oglądać, bo to jest realny front walki, docieranie z prawdą do ludzkich umysłów, do ludzkich sumień. I chciałem powiedzieć, że w Polsce te protesty przed szpitalami aborcyjnymi nie są karalne. W Warszawie są dwie opcje. Co tydzień pikieta przed szpitalem bielańskim, którą organizuje pani Agnieszka, i w tej chwili co dwa tygodnie pikieta przed ratuszem, w której tam to pani Kinga organizuje, i pacjentki profesora Chazana domagają się przywrócenia go do pracy. Serdecznie zachęcam do tego, żeby się w te przedsięwzięcia włączyć, żeby walczyć i o życie, i o wolność.
Mariusz, powiedz jeszcze dokładnie daty, jakie dni tygodnia, jakie godziny. Trzeba wchodzić na www.stopaborcji.pl, bo to się zmienia. Dobra. Dzień dobry, Karol Jaroszewski. Chciałbym pierwsze podziękować Pani, że Pani tu jest i świadectwo daje wspaniałe dla nas. Moje pytanie jest związane z jedną osobą. Czy nawiązała Pani kiedykolwiek kontakt z Panią Dianą Jensen, która przeżyła aborcję i czy nie myślała, dlaczego wywołuje to nazwisko? Dlatego, że wydaje mi się, że ona plus Pani Linda Gibbons, no i Pani Mary, byście były taką świętą trójcą, która by działała na świecie jako no, siła nie do przezwyciężenia, wydaje mi się. Przepraszam za wzruszenie mi się wami głos, ale myślę, że to by było ważne, żeby to miało miejsce kiedykolwiek w przyszłości. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ta pani, o której pan wspomniał, Diana Jameson, tak? Jensen. I've never met Gianna Jensen, but I know I'm familiar with her story as someone who survived an abortion attempt and then was adopted and discovered at least as a teenager. Maybe as an adult, that she survived an abortion attempt and is now a very eloquent defender of life in the United States. Osobiście nigdy nie spotkałem pani Jessen, natomiast znam jej historię, gdy odkryła, że próbowano ją zabić właśnie, gdy była jeszcze w łonie matki. I wiem również o tym, że jest bardzo elokwentną i aktywną działaczką ruchu pro-life w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy. Ja szczególnie dziękuję Grzegorzowi Braunowi, który jako reżyser na premierze wytrzymał bardzo dzielnie to, że mówili wszyscy po premierze. Wypowiedział się w filmie. Dziękuję Mary. Dziękuję Marysowi. Dziękuję panu Żołowi naszemu kierunkowi. Dziękuję organizatorowi. Państwu dziękuję serdecznie, że Państwo wytrzymaliście w takiej formie. Tak, Mary prosi może jeszcze, żeby jeśli ksiądz Małkowski jeszcze jest z nami, że może zakończył spotkanie modlitwą. Już nie ma, ale bez księdza też może się udać. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I chyba nikt nie miał wątpliwości, w czyjej intencji była ta modlitwa. Bóg zapłać wszystkim. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy. Z Panem. Mary będzie do 17 w Polsce.